Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie, ale siara. Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Nieco ponad 2 miliony złotych. Na taką kwotę udzielono w jednostkach samorządowych ulg dedykowanych posiadaczom suwalskiej karty mieszkańca. Z przywilejów, do których ten dokument uprawnia, korzysta ponad 24 tysiące mieszkańców miasta. To niewiele, mówi prezydent. Jeżeli odnosimy się do liczby tych mieszkańców, którzy mogliby tą kartę posiadać, to jeżeli mówimy, że mamy w granicach 13 tysięcy seniorów, a tych seniorów ma 2600, to już pewnie może około 2700 suwalską kartę seniorów posiada, no to można powiedzieć jeszcze grupa suwalskich seniorów, która mogła tą kartę by posiadać, jest stosunkowo duża. Z karty korzystają obok seniorów rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne i zwykli mieszkańcy. Najwięcej na ulgach skorzystali mieszkańcy posyłający swoje dzieci do przedszkoli. W ich kieszeniach pozostało blisko 820 tysięcy złotych. Pasażerowie suwalskich MPK-ów zyskali na posiadaniu SKM-ki ponad 680 tysięcy. Aquapark właścicielom miejskiej karty udzielił ulg na niemal 400 tysięcy złotych. Na kolejnej pozycji żłobki. 177 dzieci korzysta z ulgi przysługującej właśnie dla osoby, która dysponuje suwalską kartą mieszkańca. A mamy 205 miejsc w żłobku. A wobec tego jest pewna grupa, która nie chce korzystać z ulgi. Zadałem pytanie tutaj ostatnio, dlaczego te osoby nie chcą korzystać z ulgi? Co się dzieje? No, podejrzewamy, że one nie mogą korzystać, bo pewnie PIT gdzieś indziej rozliczają. Nie są to mieszkańcy, ale to jest nasze takie przypuszczenie, czy tak rzeczywiście jest, bo jeżeli komuś przysługuje mniejsza opłata, no to dlaczego płaci więcej? No to jest nieracjonalne działanie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, ile razy sięgamy po kartę, w ciągu roku mieszkańcy posłużyli się dokumentem niespełna 65 tysięcy razy, najczęściej w akwaparku. Często wyciągamy ją, kupując wejściówki na wydarzenia organizowane przez SOK. No i PGK. Tutaj korzystanie z komunikacji miejskiej, jak Państwo wiecie, Suwalska Karta Mieszkańca daje możliwość dla osób dorosłych, tam bonifikaty, ulgi, natomiast dzieci, młodzież i studenci mają prawo korzystania bezpłatnego z komunikacji miejskiej. Wartość tutaj tych ulg wynosi prawie 700 tysięcy złotych. Ale jak analizujemy sytuację w komunikacji miejskiej, to na zadane pytanie dla prezesa PGK, czy poprzez zwolnienie dość licznej grupy pasażerów nastąpił wzrost ilości przewożonych osób w komunikacji miejskiej, tu uzyskałem odpowiedź, że nie. Nie obserwują, mimo zwolnienia dzieci i młodzieży, studentów, z odpłatności za poruszanie się komunikacją miejską, nie ma wzrostu ilości przewożonych pasażerów. To jest trochę dziwne, bo chcieliśmy w jakiś sposób zachęcić młodych ludzi do korzystania z suwalskich MPK-ów i na razie widzę, że ten efekt jest no, nie taki, jaki spodziewaliśmy się. Ta sytuacja skłoniła władze miasta do pewnych przemyśleń
i wniosków. Widzę, że jeżeli nie podejdziemy w inny sposób do funkcjonowania komunikacji miejskiej, to liczba osób korzystających nam nie wzrośnie. Jeżeli wszędzie w centrum miasta budujemy parkingi, zmniejszamy również strefę płatnego parkowania, to zachęcamy mieszkańców do przyjazdu między innymi do centrum, nie tylko centrum, własnymi samochodami. W zasadzie wszyscy posiadamy te samochody, nie? I to jest pójście w takim złym kierunku, bo inwestujemy, i to duże pieniądze, 30 milionów zainwestujemy w komunikację miejską, natomiast jeżeli nie będzie efektu tego, że nie będzie wzrastała liczba pasażerów, to można zadać sobie pytanie, czy warto. Rozważana koncepcja bezpłatnej komunikacji wisi zatem na włosku. Komunikacja miejska, tak jak powiedziałem, ona po Suwalskiej Karcie Mieszkańcy nie przynosi tych efektów, których oczekiwaliśmy. Nie ma wzrostu ilości przewożonych pasażerów. My dopłacamy coraz więcej do komunikacji. Efektem jest chociażby ta karta. Te pewnie około 800 tysięcy w tym roku trzeba będzie dopłacić. Niemniej jednak zależeć nam powinno chyba wszystkim, że bezpłatna komunikacja tak, ale żeby więcej mieszkańców z niej korzystało. Jak to zrobić? Polikwidować parkingi, wprowadzić płatne strefy parkowania i wtedy więcej osób skorzysta z tych nowoczesnych autobusów, które kupimy. Czy będzie na to zgoda społeczna, zgoda polityczna w postaci Rady Miejskiej? Nie wiem. Jak zauważa prezydent, nie tylko kwestie ekonomiczne mają tutaj znaczenie. Jeżeli mówimy o ochronie środowiska, walkę ze smogiem, to też również te spaliny z tych rur wydechowych samochodów są naprawdę tutaj w centrum miasta. Ale myślę, że Suwałki jeszcze póki co nie są na takim etapie, byśmy powiedzieli, zostawiajcie samochody w domu, mamy komunikację miejską, i do centrum, czy gdzieś dojeżdżamy autobusami. Niestety chyba jeszcze nie, ale to będzie dyskusja przy budżecie, bo około 3 milionów złotych to by nas kosztowało jeszcze, nie? Żeby zrobić bezpłatną komunikację miejską. Wszystko więc w rękach Rady, której to chyba my, mieszkańcy, powinniśmy przedstawić twarde argumenty.